A przy telefonie redaktor Piotr Wit. Witam pana, panie redaktorze. Witam państwa. Moją polską Ewangelię głoszę obecnie nie w dżungli paryskiej, ale w alpejskim pustkowiu. Rejon granicznego miasteczka Modane, po włosku Modana, pozostał centrum ożywionego ruchu. Tędy Hannibal Kartagińczyk maszerował niegdyś ku Rzymowi, przeprawił się przez Alpy wraz ze swoimi słoniami przez przełęcz Monsyni, odległą stąd o 20 kilometrów. W czasach nowożytnych zdążali tedy pielgrzymi do świętego Całunu w Turynie, 100 kilometrów. Bieda w tym, że przez Modane, jak przez Koluszki, wszyscy przejeżdżali, ale nikt tutaj nie zostawał, oprócz krawca nazwiskiem Bułhakow. Teraz, po zamknięciu sezonu narciarskiego w Alpach francuskich, trwają przygotowania do sezonu letniego. Chłopo-instruktorzy przesiedli się z nart na traktory i rozwożą po polach obornik. Wobec masowej hodowli nie potrzeba im sztucznych nawozów. Od kiedy rozwinęło się narciarstwo w latach 60., sezon trwa tutaj jak rok okrągły. Niegdyś kraina należała do najbiedniejszych we Francji. Aż do lat 30. XX wieku dworzec kolejowy w Modanie pełnił funkcję głównej stacji przeładunkowej włoskich emigrantów, którzy po przemierzeniu Francji odpływali za chlebem do Ameryki z portów w Havrze i Saint-Malo. Przedwojenne fotografie przedstawiają mieszkańców Sabaudii w niewyobrażalnych łachmanach, wobec których nawet biedni Żydzi z nalewek wyglądali na burżujów. Trwało dość długo, aby Francuzów lubiących wygody przekonać do gór, na które męczące jest wchodzić, i śniegu, który jest zimny. Stacje narciarskie Flen, Val d'Isère oszpecono wielopiętrowymi blokami betonowymi dopiero w latach 70. XX wieku. Kiedy ponad 30 lat temu zaczęliśmy uczyć nasze dzieci narciarstwa od kupna kasków ochronnych, byliśmy wytykani palcami jako sadyści, którzy torturują biedne maleństwa. Od lat kaski dla dzieci są obowiązkowe. Każda najbiedniejsza wioska posiada wypożyczalnię nart. Co roku powstają nowe wyciągi. Hotele i kwatery prywatne w sezonie są przepełnione. Przed nowymi domami stoją drogie samochody. I chłopo-instruktorzy uczą młodych i starych zimowego sportu. Widzicie, mówię do znajomych górali, gdyby Jan Pomagalski, technik budowlany z Krakowa, w 1936 roku nie wynalazł w Alpe d'Huez wyciągu narciarskiego, gdyby nie założył w Grenoble największej na świecie wytwórni transportu linowego i nie zainicjował w ten sposób epoki nart nowoczesnych, do dzisiaj chodzilibyście w łapciach. Andrzej Bachleda zapewniał mnie, że Alpy francuskie są najlepiej na świecie wyekwipowane. Niegdyś akademicki mistrz świata w biegu zjazdowym, a później instruktor młodej francuskiej kadry narciarskiej, wiedział, co mówi. Wśród gór niewiele pozostaje ziemi uprawnej, ale na halach wypasza się stada krów, kierdele, owiec i kóz. Znaczny obszar zajmują lasy przeważnie modrzewiowe. Niegdyś w Polsce dumą każdego ziemianina był dwór modrzewiowy. W naszej epoce przerabia się modrzew alpejski na trociny. Po dodaniu trującego formaldehydu zrobi się z nich meble jednorazowego użytku. Od ponad 40 lat nie trzeba przez Alpy przeprawiać się górą. Wystarczy przejechać 12 kilometrów przez tunel Fréjus, żeby się znaleźć we włoskiej Bardonecci. Linię autobusową często uczęszczają mieszkańcy Modany. Papierosy za górą kosztują znacznie taniej. I z dworca tani włoski pociąg co godzina dowozi do byłej stolicy Królestwa Włoch, do Turynu. Wielkie miasta przemysłowe, Turyn, siedziba Fiata i Olivetti i niedaleki Mediolan, obecne Europejskie Centrum Mody, stworzyły Bardoneccie. Modne uzdrowisko alpejskie stało się w ostatnich czasach wielką stacją narciarską. 30 lat temu stały tutaj w ogromnych, zalesionych posiadłościach wille magnatów przemysłowych. Na górę wyjeżdżaliśmy jednoosobowym wyciągiem krzesełkowym pierwszej generacji, takim, jakie starsi z państwa zapewne pamiętają, funkcjonowało przed laty na Kasprowym. Eksplozja narciarstwa masowego zmieniła wszystko. Zbudowano kolejkę linową, skonstruowano dziesiątki wyciągów odczepialnych i wieloosobowych, wycięto drzewa pod fundamenty dziesiątków willi i hoteli. I kiedy już wszystko było gotowe do uprawiania białego szaleństwa, przyszło
ocieplenie. Potomkowie magnatów przemysłowych przenieśli się do innych stacji, gdyż narciarzom oprócz hoteli i kolejek linowych potrzebny jest także śnieg. Mieszkańcy patrzą na Francuzów sąsiadów z Zagóry z nienawiścią w oczach. We francuskiej dolinie Valsenis stoki są północne i śnieg utrzymuje się długo. W Bardonecci na stokach południowych topnieje w słońcu w mgnieniu oka. Czosłowski przyszedł kilka lat temu. Rząd włoski opodatkował rezydencje wakacyjne. Na długiej Viale Roma widzieliśmy co drugi dom na sprzedaż. Przed nieukończonym Grand Hotelem wiatr porusza neonem, z którego odpadło kilka liter. Nie ma nic trwałego na tym świecie. Nawet piramidy się kruszą, poczynając od postawionej przed Louvrem na życzenie faraona Mitterranda I. A teraz coś lżejszego o piosence francuskiej. Aktualny francuski minister oświaty nazywa się Pap Ndiaye. Minister kultury nazywa się Rima Abdul Malak. Sekretarz stanu do spraw młodzieży Sarah El Khairi. Prezes paryskiego klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Zrozumiałe zatem, że w przyszłym konkursie Eurowizji Francję reprezentować będzie Fatima Zahra Hawdi, w skrócie La Zahra. Podczas prezentowania wybranej piosenki dla prasy dziennikarze zwrócili gwieździe uwagę na błąd gramatyczny w tekście. Dla mnie, odpowiedziała Zahra po francusku, ale stanowczo, to się mówi tak, więc tak też będą teraz mówili Francuzi. Być może będzie to nowa reguła. We Francji ta wypowiedź ma szczególne znaczenie. Kardynał Richelieu, tworząc Akademię Francuską, zapisał jej cel, cytuję, przyczyniać się bezinteresownie do doskonalenia i promieniowania literatury. Do czego Ludwik XIII dodał, dostarczać reguł naszemu językowi i czynić go czystym. Tak było dawniej, jak pouczyli mnie czarni chłopcy przed liceum Camille C w 15 dzielnicy Paryża. Teraz już tak nie będzie. Dawniej reguły języka francuskiego ustalała Akademia Francuska, teraz Fatima Zahra Fahdi. Kilkanaście lat temu akademik Jean Dutour, pisarz dowcipny, zastanawiając się nad rolą Akademii, podkreślił, że wiekowa instytucja pozwala nieśmiertelnym przechadzać się nad sekwaną, jak Indianie w pióropuszach na głowie. Kapelusze stosowane akademików ozdobione są rajerami. Tego na razie Zahra nie zabroniła akademikom. I my też nie zabraniamy akademikom niczego, niech robią, co im się tylko podoba, o czym mówił doktor Piotr Wit. Zresztą my w ogóle niczego nie zakazujemy. Nawet Jakub Duszak w wiadomości miał pełną wolność, może powiedzieć, co mu się żywnie podoba, byleby to było prawdziwe. Czas na wiadomości wnet.